Za nami dziewiąta kolejka Bank Spółdzielczy Leśnicy czwartej Ligi Opolskiej, więc czas na podsumowanie. Rozpocznę od wyników. Start Namysłów, Porabie Mokrzyce 2 do 0, Polonia Nysa, Pogoń Prudnik 6 do 0, KS Unia Krapkowice, Tor Dobrzeń Wielki 2 do 3, Chemik Kędzierzyn Koźle, Polonia Głubczyce 1-2, Sfornica Czarnowąsy, Skalnik Gracze 1 do 0, Piast Strzelce Opolskie, MKS Gogolin 3 do 0, Wiktoria Chrustice, Mała Pana Wozimek 2 do 7 i OKS Olesno LZS Starowice Dolne 1 do 1. Rozpocznę od spotkania, na którym się pojawiłem, a mianowicie Polonia Nysa, Pogoń Prudnik. Jak sam wynik wskazuje, była to dominacja jednego zespołu. Polonia Nysa w 100% zdominowała ten mecz, chociaż pierwsza połowa nie wskazywała, że ten mecz, to spotkanie zakończy się aż tak wysokim rezultatem. Podopieczni Andrzeja Polaka w pierwszej połowie zdobyli tylko jedną bramkę. Dokładnie w 22 minucie Rafał Bobiński wykorzystał rzut karny. Karny jak najbardziej słuszny, ponieważ w polu karnym Łukasz Mroziński został kopnięty przez jednego defensorów prudnickiej Pogoni. Natomiast też w tej pierwszej części gry kilka swoich sytuacji miała Polonia. Taką najbardziej klarowną miał Dawid Berski, natomiast gdzieś ten jego strzał z bocznego sektora pola karnego trafił w słupek. Druga część to już była degrengolada strzelecka Nyskiego Teamu. W 46 minucie bramkę na 2 do 0 zdobył Ściański. Następnie w 54 minucie Maciej Pisula zdobył bramkę na 3 do 0. Przepięknym rajdem przez środek boiska skrzydłowy Polonii gdzieś zszedł ze skrzydła do środka pola i nie dał najmniejszych szans bramkarzowi z Prudnika. Następnie w 59 minucie swoją pierwszą bramkę zdobył Tomasz Kowalczyk, następnie Dawid Byrski. Zdobył bramkę na 5 do 0 i dzieła zniszczenia. W 78 minucie dokończył defensor Polonii, zdobywając swoją drugą bramkę. Mam tutaj na myśli Tomasza Kowalczyka. W 72 minucie rozkosz. Bramkarz Pogoni otrzymał czerwoną kartkę za niesportowe zachowanie, za niesportowe odzywki sprowokowane przez jednego z kibiców. Dość niecenzuralnie mu odpowiedział i sędzia w tym momencie nie mógł pokazać innego kartonika. Tak na dobrą sprawę Pogoń w tym spotkaniu nie stworzyła sobie ani jednej klarownej sytuacji. Tak na usprawiedliwienie Pogoni dodam tylko, że tutaj podopieczni Waldemara Sierakowskiego zagrali w dosyć okrojonym składzie. Nie było Ceisnera, nie było Rudzkiego, którzy pauzowali za kartki. Również w tym spotkaniu nie wystąpił Marcin Wicher, Jakub Milewski, który zmaga się z kontuzją, tak więc była to jedna z przyczyn aż tak wysokiej porażki. Drugie spotkanie, które omówię, to KS Unia Krapkowice, Tor Dobrzeń Wielki. Tak naprawdę przed spotkaniem nikt nie spodziewał się, że torowcy wywiozą z Krapkowic 3 punkty, że wywiozą korzystny dla siebie rezultat. Pierwsza połowa również na to nie wskazywała. Tak naprawdę pierwsze 30 minut, już w 12 minucie Szymański zdobył bramkę na 1 do 0. Boczny obrońca Unii wbiegł w pole karne i strzałem po długim rogu nie dał najmniejszych szans bramkarzowi Toru. Później w 25 minucie Steczek przejął piłkę w środku pola i z 20 metrów huknął nie do obrony. I tak naprawdę
Te dwie bramki poniekąd uśpiły podopiecznych Łukasza Wichra. W 37 minucie Tor rozpoczął odrabianie strat. Bramkę na 2 do 1 z rzutu karnego strzelił Luptak i tak naprawdę ta pierwsza część zakończyła się dosyć korzystnym wynikiem. Warto podkreślić, że zespół Toru po raz kolejny utrzymał intensywność swojej gry przez pełne 90 minut. Ta intensywność ziściła się w postaci bramki w 68 minucie, kiedy to Komor wyrównał na 2-2, natomiast wynik ustalił niezawodny w tym meczu Luptak. Była to 75 minuta. Tak szczerze powiedziawszy, zespół KS-u Unii drugą połowę nieco przespał i nie dał praktycznie żadnych argumentów do tego, aby to spotkanie zakończyło się dla nich korzystnym rezultatem, więc jak najbardziej zasłużone zwycięstwo Toru, a KS Unia Krapkowice musi jednak pracować nad stabilizacją, nad postawą w ciągu meczu, aby te spotkania nie były takie, w cudzysłowie ujmując, falowane i aby tutaj podopieczni Łukasza Bichra potrafili grać równe mecze. I na koniec wydawałoby się hit tej kolejki, a mianowicie Sfornica Czarnowąsy Skalnik Gracze. Hit, który troszeczkę rozczarował. Przede wszystkim padła tylko jedna bramka w 70, przepraszam, w 17 minucie. Miroszka otworzył wynik. Zespołowa akcja Sfornicy, tutaj napastnik popularnej Sfory dobił piłkę praktycznie do pustej bramki. Skalnik próbował odrobić straty. Najlepszą sytuację miał w 34 minucie Łukasz Szpak, jednakże środkowy pomocnik Skalnika nie wykorzystał rzutu karnego, posyłając piłkę obok słupka. Później jeszcze w końcówce pierwszej połowy Bąk miał znakomitą okazję, ale również minimalnie chybił. Druga połowa była nieco ospała. Tak naprawdę oba zespoły stworzyły sobie po jednej ciekawej sytuacji, natomiast zarówno Górecki, jak i Feser stanęli na wysokości zadania w końcówce meczu. Bartek Janeczek miał jeszcze swoją sytuację, ale również zabrakło celności, a tym samym skuteczności przy tym strzale, i Sfornica wygrywa 1 do 0. Już w sobotę 10. seria gier. Ja pojawię się na stadionie w Graczach, tak więc również zapraszam na inne stadiony, bo na pewno kilka ciekawych widowisk będziemy mogli obejrzeć w 10. kolejce 4. Ligi Opolskiej. Na koniec nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, polubić strony na Facebooku. Linki oczywiście w opisie. Dawajcie łapki w górę, bo to jest potrzebne do rozwijania naszego kanału. A dzisiaj się będę z Państwem żegnał. Marcin Gat, do zobaczenia, do usłyszenia.